mu odcisnąłem na kowadło, bo za przekroczony plan skierowanie od zakładu za granicę dostać mam. Sadzę szybko zmyłem z ciała, zjadłem zimne płotki dwie i instrukcji wysłuchałem, co tam wolno, a co nie. Ichni poziom trochę wyższy jest niż nasz, więc by mi się nie przytrafił jakiś szpas, dał instruktor do czytania broszur plik, bym wśród obcych nie naraził się na wstyd. Gadał ze mną jak brat z bratem, za granicą ty się strzeż, strzeż się bracie demokratów, w polskim mieście Bangladeszcz. Żyją tam na taką modłę, że ci dęba stanie włos. Lecz zachowaj swoją godność i pamiętaj, żeś ich gość. Będą ciągnąć na kieliszek, odpór daj. Ja, szanowni tajże, tylko czaj. Będą pchać prezenty w łapy, u nich zrób. Mówże sami, tego dobra mamy w bród. W dobrobycie wiecznie rozwoń, oszczędzanie, dobra rzecz. Tylko się z tej oszczędności tam nie zagłoć, czasem jedz. Bo w tym czeskim Budapeszcie obyczaje dziwne są. Raz usłyszysz, pijcie, jedzcie, kiedy indziej paszą wony. Łaj, rozejrzyj, ja się tam wśród babskich ciał. Używanie damsko-męskie będę miał. Demokratka, mówił koleś, co się zna. Jak usłyszy, skąd ty jesteś, darmo da. A, wróg tylko na to czeka. Woda to na jego młyn. Trzymaj się od bab z daleka. Nie zaczynaj, bracie, z tym. Tam agentki wabią seksem, lepiej spokój sobie daj. Powiedz im, że z tym kompleksem już uporał się nasz kraj. Kiedy zetkniesz się tam z babą, czujność zdwój. Włoży taka, na ten przykład, męski strój. Niby nic, a może granat w spodniach mieć? Nim odezwiesz się do kogoś, sprawdzaj płeć. Tutaj miałem pytań masę, bo mnie wzięła kwestia ta. Jak to sprawdzać? Szczypać, macać? A jeżeli w mordę da? Lecz instruktor tylko burknął. Żonę masz, to wiesz jak jest. Wykorzystaj doświadczenie. I zasuwa dalej tekst. Zreferuję najważniejsze jeszcze raz. Do Bułgarów w Budapeszcie jechać masz. Aha, będzie kwestia. Temat zmienić, grunt to takt. A! W mordę nie bić. Wytłumaczyć, co i jak. Na co mi te demokraty? Ani brat ja im ni swat. Lepiej młot mi dajcie w łapy. To przekonam cały świat. Jaki ze mnie agitator, ojciec Kowal, Kowal dziad. Do Polaków, w Ułan Bator, nie pojadę, niech ich szlak. Leżę w łóżku, spać się nie chcę, Buźka, wiesz? Na cholerę mnie ten cały Bangladesz. Przecież ja się nie nadaję, jestem głąb. Ja tych ichnich obyczajów ani w ząb. Duśka obok śpi jak anioł, zakręciwszy na noc włos. Wreszcie głosem rozespanym odpowiada: ja mam dość! Ty mnie kola nie denerwuj, ty rozwodu chyba chcesz. Od 20 lat bez przerwy słyszę tylko Duśka, wiesz. Obiecałeś, czego oczy stawiasz w słów? Że ceraty mi tam kupisz, no to kup. Zaoszczędzisz jakąś rupię albo lir. W końcu możesz żonie kupić suwenir. Obejmuję Duśkę moją w sen, zapadam z ciężkim łbem, śnię, że w kuźniku jest zbroje, że mam tarczę, miecz i hełm. Za granicą są stosunki, od stosunków zbrojochroń, a wąsate dwie Rumunki wymierzają we mnie broń. Śnił mi się ceraty swój koloru bez i rojący się od śpiegu w Bangladesz. Oj, pomieszkam u Rumunów parę dni, ponoć oni też z Powołża, tak jak my. Mają baby swe sposoby, ściska pieści, roni łzy, łata moją garderobę, odprowadza aż do drzwi. Żegnaj kuźnie ukochana, żegnaj mi na jakiś czas, żegnaj produkcyjny planie, przekroczony planie nasz, przymiennego żeśmy pili aż po brzask. Jeszcze w drodze na lotnisko trząsnął kack. Ja do schodków, a tu za mną głos jak bat. A cóż wam tak, Mikołaju, śpieszno w świat?